Sama pewnie bym się za to nie zabrała, bo nigdy nie spotkałam osobiście Jana Pawła II i nie czułam się upoważniona do tego, by pisać cokolwiek o nim. Ale to wydawnictwo zgłosiło się do mnie z takim pomysłem, żeby wydobyć z cienia księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, który przecież był drugim sekretarzem, a niewiele się o nim wtedy mówiło. Potraktowałam to jako wyzwanie. Wiedziałam, że niezbyt chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami. Słyszałam, że jest człowiekiem wielkiej pokory i że być może trudno będzie go namówić na jakieś takie głębsze zwierzenia. A pani znała arcybiskupa jeszcze przedtem? Nie. Nie znaliśmy się. Pamiętam, jak dziś nasze pierwsze spotkanie w budynku kurii, która dzisiaj jest już pięknie wyremontowana, wtedy była w remoncie. On był bardzo zajęty, oprowadzał jakąś grupę budowlańców i właściwie okazało się, że nie bardzo ma dla mnie czas na początek. Ale potem sprawnie ułożyliśmy te nasze spotkania i tak od słowa do słowa jakoś mam wrażenie, że nam się coraz lepiej rozmawiało. I chociaż po pierwszej rozmowie wydawało mi się, że z tego nie będzie nic, bo ksiądz arcybiskup naprawdę niechętnie się dzielił tym. Widać, że on to nosi głęboko w sercu i że no ja musiałam wydobywać to z niego przez długie, długie godziny naszych rozmów. Ale potem otwierał się coraz bardziej. I myślę, że to się księdzu arcybiskupowi udało z taką ostrożnością, z poszanowaniem tajemnicy papieskich apartamentów i z dużą wrażliwością, ale jednak odsłania pewne tajemnice. Ja się bardzo z tego cieszę, bo ktoś mi powiedział, kto zna się bardzo dobrze na pontyfikacie, na biografii Jana Pawła II, że ta książka jako pierwsza pozwoliła mu poczuć, nie tyle, że dowiedzieć się, ale poczuć atmosferę papieskich apartamentów. Ja to zrobiłam świadomie, ja bardzo chciałam odtworzyć jakby klimat tego mieszkania, domowników. Zastanawiałam się sama, jak oni żyli na co dzień, razem o czym rozmawiali, co jedli i tak dalej, i tak dalej. I cieszę się, że to nam się udało. Dla mnie ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, którego odkryłam przy tej książce, jest kimś niezwykle ważnym, także w moim życiu. Bo jak się słucha kogoś, kto był tak blisko Jana Pawła II i słucha się, jak on opowiadał, jak Jan Paweł II się modlił, leżał krzyżem w sypialni, odmawiał różaniec, modlił się za każdego, z kim się spotkał, całował relikwie za każdym razem, kiedy je mijał przy kaplicy, albo wychodził na ten taras do tej drogi krzyżowej. Takie zdanie, o którym ja, jak rozmawiałam z księdzem arcybiskupem i usłyszałam to, co on powiedział, to od razu wiedziałam, że od tego się rozpocznie ta książka. Bo ja pytam księdza arcybiskupa, jak ksiądz arcybiskup zamknie oczy i pomyśli sobie o Janie Pawle II, to co ksiądz widzi? A on tak się zastanowił i mówi, widzę, jak zakłada pelerynkę i maszeruje na taras. Ja sobie myślę, ale o co chodzi? On mówi, bo zawsze, kiedy miał naprawdę duży kłopot, coś go dręczyło, to on nie był człowiekiem, który dzielił się z innymi tymi troskami. On wszystko zawierzał Panu Bogu, Matce Bożej. I mówi, że wiedział, że kiedy coś szczególnie leżało mu na sercu, to zakładał tę pelerynkę i wychodził na taras. Tam miał drogę krzyżową, tam odmawiał różaniec, był jeszcze bliżej Pana Boga. I to były takie historie. Część z nich było śmiesznych, część właśnie takich bardzo uduchowionych. Ale to, co najbardziej lubię w tej książce i w świadectwie księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, to, że to wszystko jest takie prawdziwe, takie ludzkie, że w tym nie ma takiego zadęcia, że się opowiada o świętości, o kimś, kto jest na piedestale, w niebie, tylko o człowieku, który się bawił palcem przy kolacji i pokazywał siostrom, że chce ciasteczko na przykład, tak? A że walczył z nadwagą, więc siostry te ciasteczko ograniczały. I to były takie historie.